zastanawiałem się przez długi czas, co biolog, botanik może robić na TEDx. Najpierw pomyślałem, że może Igor potrafi zapamiętać tylko jedno imię męskie, wszak pierwszy prelegent miał na imię Piotr, teraz ja jestem Piotr, ale teraz już wiem, chodzi o te trzy storczyki i łodyżki, które obciął. Ja mu to wyjaśnię, natomiast wybaczycie, bo w tej chwili mam w głowie jedną myśl tylko. Gdzie u licha teraz leżą moje skarpetki? Okej, ale czy biolog, botanik, zacznijmy może od naszego miasta Gdańska, bo to TEDx Gdańsk jest w końcu, a czuję się spełniony zawodowo w Gdańsku. Otóż tak, bo Gdańsk jest miastem niezwykłym, niezwykłym pod kątem również flory, roślinności. Proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy plaże, a więc Morze Bałtyckie, zbiorowiska nadmorskie ze swoją dynamiką, ze swoim porywem, ze swoim zmianami. Tak? Z drugiej strony zaś mamy piękne lasy trójmiejskie, jedne z ładniejszych i lepiej zachowanych jeszcze lasów, tak blisko sięgających aglomeracji miejskiej. A co do biologii, to moi drodzy, zwróćcie proszę uwagę, że mamy na świecie wiele cudów techniki. Potrafimy przewodzić internet bezprzewodowo, w telefonach mamy różne aplikacje, również te, które pokazują, gdzie teraz leżą moje skarpetki, w jakieś tutaj mikroporty, tak. Natomiast cały czas w XXI wieku nie wiemy, ile gatunków roślin i zwierząt żyje na naszej planecie. Ile gatunków roślin i zwierząt ginie nam każdego dnia, każdej godziny. To jest coś niesamowitego. Tym zajmował się z górą 200 lat Linneusz i tym dalej zajmujemy się my, tak? Żeby postarać się współistnieć z przyrodą, to trzeba do tej przyrody wejść od najmłodszych lat. I tutaj bariery, łamiemy bariery jakie? No edukacji ekologicznej, ale bardziej edukacji przyrodniczej, edukacji biologii. Proszę zwrócić uwagę, większość z was uwielbia oglądać filmy National Geographic. Uwielbia BBC World oglądać, tak? Wszystkie przyrodnicze filmy, które pokazują nam przyrodę, biologię, gdzieś tam w dżungli Amazonki czy na stepach, sawannach Afryki. Natomiast lekcje biologii to w zasadzie nuda, to jest ta nazw tyle, jakieś tam definicje, czym różni się pierwsza część raka od drugiej części, jak wygląda to, jak wygląda tamto. I w ten sposób ta biologia nam gdzieś umyka, dlatego że w edukacji jest raz, bardzo za dużo definicji. Definicji czysto papierowych, dwa, poznajemy ją częściowo. Dzisiaj, drogie dzieci, porozmawiamy sobie, jak zbudowany jest rak, a jutro będziemy mówić, co je bocian. A biologia to jest sieć wzajemnych powiązań. Żaden organizm nie żyje sam. Wszystkie są razem powiązane. I tutaj, moi drodzy, przejdę do tych barier, którą staramy się od najmłodszych lat już wprowadzać. Dzieci to szczególnie wdzięczni słuchacze. To szczególnie wdzięczni słuchacze, ponieważ są nieskażeni jeszcze szkołą na tyle, żeby tylko siedzieć cicho, słuchać albo gdzieś, prawda, myśl dąży dokąd chce. Natomiast są zainteresowane i jeśli im się pozwoli odkrywać biologię, pokazywać, szczególnie w terenie, jak ona wygląda, no to wtedy ta pasja może pozostać, a może nie pasja, bo ja nie chcę, żebyście wszyscy byli biologami, tylko żeby coś zostało do późniejszych lat, coś zostało z tej kochania przyrody, tak, życia tą biologią na co dzień. Bo do takich dzieci trzeba stosować odpowiedni język, tu trzeba im pokazywać, niech one dotkną tej ziemi, pobrudzą się troszeczkę, pokazywać, jak wyglądają te organizmy, jak wyglądają rośliny, dlaczego są tak kolorowe, odpowiadać na ich pytania, proszę pana, dlaczego ta kora śmierdzi, albo proszę pana, a mój pies wczoraj zrobił kupę, a proszę pana, a to, a tamto. Trzeba stosować dobry język. Ja pamiętam, jak kiedyś z moją przyjaciółką uczyliśmy dzieci, młode dzieci, ja zacząłem im opowiadać o drzewach, to miało być, i mówię o Bóg-u. I mówię, Bóg ma zasięg ograniczony, a ona mnie stuka, mówi, co ty mówisz, to są dzieci, jaki zasięg, człowieku. I tutaj trzeba rozbudzić. To jest dobra, jak będziecie mieć swoje dzieci, jeśli macie swoje dzieci, rozbudźcie w pasję poznawczą. Rozbudźcie pasję pokazywania biologii takiej, jaka ona jest. Nie tylko na filmach, nie tylko, że Amazonka jest taka piękna, bo ten pień jest porośnięty przez kilkanaście organizmów żywych.
Nazwy tu są nieważne, ale fakt, że tu kipi, w tym kipi życie. I ta wiedza później, one z tą wiedzą pójdą i dalej będą już bardziej zainteresowane. Kolejna rzecz to różnego rodzaju metody aktywizujące. Dziecko się dosyć szybko włącza, jest nudno. Prawie tak szybko jak student, może nawet jeszcze szybciej. Ale kiedy jest nudno, to trzeba coś wymyślić. Gry, zabawy, trzeba przełamać tą barierę. Trzeba przełamać również często lęki. Ja się boję przyrody. Ja się boję, bo to są kleszcze, bo tata powiedział, że jak kleszcz mnie ukąsi, to umrę. Albo tu jest grząsko, tutaj jest niebezpiecznie. A trzeba edukować od najmłodszych lat, bo proszę sobie wyobraźcie, że parę lat temu byłem, to była klasa piąta, no starszej niż jak ta, ale klasa piąta szkoły podstawowej, zielona szkoła, dzieci leżą, odpoczywają, idą sobie dwie kozy. Jedna dziewczynka ze śmiertelną powagą do drugiej szturcha w bok i mówi: ty zobacz, jaka beka, jakie śmieszne psy tu mieszkają. Kolejna grupa to młodzież. Młodzież to jest ta, powiem szczerze, najtrudniejszy odbiorca treści biologicznych, bo to już zaczyna się taki okres, że w zasadzie nie warto pytać, ponieważ można zadać, prawda, głupie pytanie i grupa się będzie śmiała. Dlatego zawsze na początku należy powiedzieć: nie ma głupich pytań, nie ma złych pytań. Pytaj, jak czegoś nie wiesz, to pytaj. Pytaniem nie można się ośmieszyć. To dzisiaj mam przykład z moich lat studenckich, kiedy siedzę jako student na zajęciach z fizjologii zwierząt, prowadzi jest szacowny profesor i mówi o ciśnieniu, które występuje w pęcherzu moczowym. I mówi, że jeśli to ciśnienie przekroczy 200 mm słupka rtęci, czujemy parcie na mocz. Kiedy przekroczy 400 mm słupka rtęci, no nie da rady moczu utrzymać. Wtedy zgłasza się studentka z drugiej ławki i pyta: panie profesorze, ale przecież rtęć jest tak szkodliwa dla organizmu. Jak to możliwe, że akumuluje się w pęcherzu? Profesor powiedział: proszę pani, to jest jednostka miary, jednostka ciśnienia. To nie oznacza, czyli nie powiedział, co czasami się niestety dzisiaj słyszy. To jaka pani, prawda, niedouczona, czeka. Trzeba nie traktować każde pytanie, odpowiadać na nie, dlatego że kto pyta, nie błądzi, a młodzież nie może czuć braku chęci zadawania pytań. Małe dzieci zadają pytania, a później gdzieś w edukacji to ucieka, starsi niestety nie. I trzeba obserwować, jeśli się widzi w grupie już, że jest taki mord w oczach, a że już stoją i już niech skończy, no to trzeba im zaproponować coś innego, może jakąś grę edukacyjną, może jakąś wyliczankę, bo to jest jednak grupa, która się dosyć szybko nuży, a jej wiadomości są zróżnicowane od wiadomości świetnych. Często ornitolodzy od najmłodszych lat chodzą za ptakami, oglądają te ptaki, podziwiają te ptaki, wiedzą. Dasz do wiadomości takich, że studentka po biologii, znaczy na biologii pierwszy rok, mówi: a to drzewo to ja znam, to jest choinka. Ja mówię: proszę pani, to jest świerk. Nie, u nas w domu na to się mówi choinka. Ale takie wyjścia w teren, zajęcia w teren z młodzieżą są bardzo ciekawe, są bardzo dużo dają, również mi. Dają kontakt, dają poczucie, że robi się coś dużo ważniejszego niż stanie przy katedrze i mówienie wykładu przez 90 minut, że pokazuje się tą przyrodę taką, jaką ona jest, taką, jaką ona jest naprawdę. No i wreszcie osoby starsze, często są to nauczyciele. Tutaj jest problem, przełamanie bariery następujące. Nauczyciel z góry jest przygotowany, ja wiem, tak, proszę pana, ja to znam, ja to, o, to o tym, to ja tak, to ja mówię, ja to stosuję, ja to tego. Także tu musimy być na to przygotowani, jednocześnie pokazywać im, że można te zajęcia prowadzić w terenie i mogą z dziećmi, ze swoimi uczniami wyjść. Bo jeśli będziecie kiedyś uczyć, nie bójcie się, że wyjdziecie w teren, czy będziecie pokazywać coś innego i uczniowie zadadzą wam pytanie, na które wy nie znajdziecie odpowiedzi. Dlatego, że nie ma nic złego w tym, że czegoś się dzisiaj nie wie. Można to sprawdzić, można powiedzieć: powiem ci jutro, sprawdzę, poszukam. Wiem, gdzie szukać, bo jestem fachowcem, wiem, gdzie szukać, wiem, jak znaleźć odpowiedź.
Natomiast bardzo często jest, nie zadawaj teraz pytań, nie przeszkadzaj mi, w teren nie idziemy, no bo 45 minut, bo dzwonek, bo trzeba do matury, bo testy, bo coś tam, bo inna rzecz. I przechodzimy edukację biologiczną, ucząc się definicji, ucząc się pojęć, które tak naprawdę później się nie przydadzą. Na przykład budowa pancerza raka. Uczymy się, co po kolei, jak się nazywa każda część raka. A później przychodzi refleksja, no dobrze, ale gdzie mam zobaczyć tego raka? Na pustyni, na drzewach może? Więc tutaj uczenie nauczycieli, czasem trzeba zatańczyć również jezioro łabędzie, żeby ich zmobilizować, czasem pokazać na przykład warstwę drzew, tak, albo podszyt. I proszę Państwa, czasem na przykład można połączyć wyjścia ze zwykłymi ludźmi, na przykład, którzy fotografują. Proszę bardzo, szukamy obłówika nad jeziorem Orle w rezerwacie. Połączenie pasji fotografowania z pasją poznawania piękna przyrody. Bardzo, bardzo lubię takie wyjścia. Nigdy nie odmawiam, jeśli ktoś poprosi mnie o zaprezentowanie czegoś tu obok, blisko. A jest co pokazywać, drodzy moi, naprawdę jest co pokazywać. Każda roślina ma swoją historię, jak człowiek. Każdy człowiek ma swoją historię, każdy człowiek coś może powiedzieć, coś wskazać, każda roślina także. Ten skrzyp, największy z naszych polskich skrzypów, dorasta do 2 metrów, ale on ma w pamięci to, że jego przodkowie 300 milionów lat temu w karbonie dorastał do 20 metrów. A dzisiaj skrzypy są malutkie, ten jest największy skrzyp, olbrzymi, wzięty zresztą pod ochronę. Każda roślina ma swoją łączność ze światem zwierzęcym. Po to kwitnie, by zwabiać owady. Perwersyjne sposoby zapylania, tu mnie Igor się pytał, cóż to takiego? Część storczyków, to akurat nie jest storczyk, tylko naparstnica purpurowa, ale odpowiem od razu, część storczyków ma warszkę przypominającą w kształtach, w zapachu, samice owada i to gotową do kopulacji. Zapach tego kwiatu jest identyczny z feromonami, który ta właśnie samiczka wydziela, czekając na oblubieńca. Samiec przylatuje, kopuluje z tym kwiatem, myśląc, że kopuluje z samicą. Pozostawia nawet na nim swoje nasienie, a przy okazji przenosi ziarna pyłku. A tu widzicie Państwo komunikatory, szlaki nektarowe prowadzące wprost do wnętrza kwiatu. To jak mapa drogowa, jak GPS dla owadów. Ten GPS, proszę Państwa, prowadzi je tu, gdzie jest nektar. Wejdź tu, zabierz mój nektar, ale weź mój pyłek. I proszę Państwa, na koniec. Każda roślina, możemy jeszcze opowiedzieć o niej różne ciekawe historie, sytuacje. To jest przywrotnik, polska nazwa jest przywrotnik. Wiele roślin ma bardzo ciekawe nazwy. Starożec, starodób, koniopłoch, sztwuł, szalej. A to przywrotnik. Zastanawiacie się Państwo, co przywraca przywrotnik. A? Otóż przywracał on dawniej dziewictwo. Tym, kto drugi raz panną chciały za dziewicę uchodzić. Ale jak przywracał, to może powiem już w kuluarach. Dzisiaj chciałem Państwu podziękować za uwagę. Bardzo mi było poznać Państwa. Dziękuję bardzo.